Jesteśmy tuż po meczu ze Szwecją. Przegraliśmy w eliminacjach Mistrzostw Europy 2015 1-3. Ze mną jest strzelec jedynej bramki dla reprezentacji Polski, Kacper Przybyłko. Witaj. Witam. Nie wiem jak ty, ale chyba wszyscy, którzy widzieli ten mecz, mają, wszyscy po polskiej stronie oczywiście, mają niedosyt, bo wydaje mi się, że to Polska grała, a Szwedzi strzelali. No mieliśmy dzisiaj aż nie taki źle dzień, było tak, że do 16 dobrze leciało, piłkę tam klepaliśmy, ale po prostu w 16 to nie wychodziło nam, brakowało ostatni pas, ostatnia piła. A Szwecja była po prostu konsekwentni, mieli trzy sytuacje i trafili to dwa razy przez kontrę i to szkoda, że przegraliśmy ten mecz. Ty to chyba żałujesz szczególnie początku spotkania, bo właściwie w pierwszych 10 minutach mogłeś strzelić już trzy bramki i mogło być po wszystkim. Tak, miałem trzy okazje tam dwa razy głową, tą trzecią już nie pamiętam, ale szkoda, tak jest piłka. Nieraz się nie uda, to trzeba dalej walczyć i dostaliśmy takie dwie, no może być głupie bramy też przez kontrę i musimy po prostu dalej walczyć, nawet jak stoi 2-1 i no i dobrze wyglądało, tylko te szesnastki nam akurat wychodziło, a w 16 akurat nie. A nie masz takiego wrażenia, że los nam dzisiaj zabrał to, co mieliśmy w meczu z Turcją, bo wtedy to oni więcej grali, a my strzelaliśmy. A dzisiaj chyba tej skuteczności zabrakło przede wszystkim. No tak można powiedzieć. Szwecja była konsekwentnie, efektywni byli, mieli te trzy sytuacje, albo cztery, nie? I po prostu strzelili te bramy, a nam akurat blokowało te bramy, które na Turcję mieliśmy strzelić. Nie, ale chyba najciężej jest przeżyć takie mecze jak ten dzisiejszy, gdzie się gra, dało się z siebie wszystko. No, straciło się co prawda więcej bramek, no ale z gry zespołem gorszym się nie było. Nie, nie byliśmy z gorszym zespołem, tak też bym nie powiedział. Dobrze graliśmy, jest naprawdę szkoda, bo ja miałem też sytuację na początku w pierwszych 5 minutach, żeby strzelić, żeby już prowadzić i no, utrzymać akurat tą grę i akurat nam się nie udało i myśmy, no, 90 minut ma mecz i no, Szwecja wykorzystała te 90 minut i strzelili te 3 bramy. Zgrupowanie to dla ciebie taka przeprowadzalna radość ze smutkiem, bo w końcu wywalczyłeś miejsce w pierwszym składzie, zdobyłeś bramkę, no ale nie ma punktów. No, no niestety. Jeśli musimy teraz opracować, co źle zrobiliśmy, trenerzy będą to analizować i wtedy lepiej to zrobimy w następnym meczu i będzie no, oczywiście lepiej wtedy.